Od sierpnia bieżącego roku sesje Rady Gminy Iwanowice odbywają się już w nowej sali obrad, która została przygotowana w pomieszczeniach uprzednio użytkowanych przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Wyremontowana i nowocześnie wyposażona sala będzie służyła mieszkańcom naszej gminy także na śluby cywilne, spotkania oraz szkolenia. Dnia 1 października odbyło się uroczyste otwarcie nowego skrzydła szkoły w Celinach. Wydarzenie obecnością zaszczycili znamienici goście, w tym w szczególności pani poseł Agnieszka Ścigaj i pan poseł Ireneusz Raś. Uczniowie szkoły przygotowali dla wszystkich zebranych przepiękną interpretację teatralną balladyny Juliusza Słowackiego. Życzymy, aby nowa szkoła służyła jak najlepiej. Dnia 10 września w Szkole Podstawowej w Sieciechowicach w Klubie Seniora odbyła się ogólnopolska akcja Narodowego Czytania Nowel Polskich. Narodowe czytanie nie tylko przypomina co roku ważne utwory literatury polskiej, ale integruje społeczeństwo. Popularyzuje czytelnictwo, udowadniając, że piękno literatury ma moc, aby nas jednoczyć wokół wspólnych celów i wartości. Zobaczcie tutaj Państwo różne wariacje jazdy na każdym z kół oraz akrobację, czyli jazda na dwóch kołach i w bardzo ciekawych pozycjach na głowie czy na rękach. Zawodnicy tutaj naprawdę prezentują najwyższy światowy poziom, więc to będzie niesamowite widowisko. W dniach 14 i 15 września w Wieliczce odbyły się Mistrzostwa Świata w akrobatyce rowerowej. Organizatorami tej imprezy byli Kamil Kobędzowski, młody i zdolny chłopak mieszkaniec naszej gminy oraz pani Barbara Chęcińska. Gmina Iwanowice wspomogła finansowo inicjatywę Kamila. W trakcie przerw pomiędzy przejazdami finałowymi zaprezentowały się talenty z naszej gminy. Bartek Gadzina grając na perkusji i Martyna Świątek z pokazami sportowymi. W szóstych międzynarodowych senioraliach w Krakowie wzięło udział ponad 2000 seniorów z ponad 50 miast i 5 państw. Na tej wyjątkowej imprezie nie mogło zabraknąć również seniorów z gminy Iwanowice, którzy liczną ponad 50-osobową grupą udali się na to piękne wydarzenie. Podczas tego wydarzenia seniorzy wzięli udział w mszy świętej w Kościele Mariackim oraz uroczystej paradzie. Następnie w kinie Kiju mieli okazję obejrzeć mnóstwo świetnych występów artystycznych oraz uczestniczyć w rozdaniu nagród. Dzień ten zwieńczony został dyskotyką z DJ Wiką. Ostatnim niedzielę września odbył się Dzień Sportu w Sieciechowicach. Celem tego dnia była promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną. Do współzawodnictwa łącznie wstawiła się prawie setka dzieci, które zostały podzielone na kategorie wiekowe. Brały udział w licznych konkurencjach sprawnościowych oraz meczach piłkarskich. Dla wszystkich zebranych przewidziano poczęstunek. Na sam koniec zostały wręczone wszystkim uczestnikom medale oraz drobne upominki ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz zaangażowane zespoły.